Wieczne bezpieczeństwo wierzącego jest faktem uczonym przez Słowo Boże, przez Biblię, przez Pismo Święte i między innymi widzimy, że kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony, gdyż zbawienie jest wieczne, niezależne od uczynków wierzącego, tylko jest zależne od tego, czy Jezus Chrystus naprawdę umarł za nasze grzechy na krzyżu Golgoty 2000 lat temu. 1990 lat temu, jeśli byśmy matematycznie chcieli to wyznaczać. I jeśli wiesz, że Pan Jezus Chrystus umarł za ciebie na krzyżu Golgoty, wziął cały twój grzech i wierzysz, że to całkowicie wystarczy dla twojego zbawienia, to jesteś raz na zawsze zbawiony, niezależnie od twoich uczynków. Tak uczy Pismo Święte, więc uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a przestań wierzyć w siebie. Uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi, a przestań wierzyć sobie. Zaufaj Panu Jezusowi Chrystusowi, przestań ufać sobie. Więc kto wierzy w Pana Jezusa Chrystusa, jest raz na zawsze zbawiony, niezależnie od uczynków, gdyż mamy do czynienia z czymś, co Pismo nam wyraźnie pokazuje jako wieczne bezpieczeństwo wierzącego. Takim miejscem, którym dzisiaj chciałbym się zająć, są Dzieje Apostolskie, 27 rozdział, 44 werset. Znajdujemy je w Nowym Testamencie, w 27 rozdziale, 44 werset i czytamy. Caitus loipus hus men epi sanisis hus de epi tinon ton apo tu ploju kai hutos egeneto pantas diasothenai epi ten gen. Więc wyraźnie widzimy, jak wyraźnie Słowo Boże nam to potwierdza, że tak się stało, że wszyscy uciekli bezpiecznie na ląd. Wszyscy bezpiecznie się dostali na ląd bez żadnych braków w ludziach, którzy byli na tym statku. Zresztą Słowo Boże wcześniej mówiło już, że ocaleją wszyscy, tylko zniszczeniu ulegnie statek. Więc pozostałych, jednym na deskach, drugim na czymkolwiek, z okrętu, i tak stało się, że wszyscy cało wyszli na ląd. I tak się stało, że wszyscy uciekli bezpiecznie na ląd. Statek to jest oczywiście chrześcijaństwo, a ono się rozpadnie. Natomiast każdy wierzący, raz na zawsze zbawiony, będzie wiecznie bezpieczny, bo tak uczy nas Słowo Boże. Podróż, o której mowa jest w tym 27 rozdziale Dziejów Apostolskich, jest obrazem historii Kościoła. Nie mamy oczywiście zamiaru w tym krótkim odcinku o tym mówić, gdyż jest to dosyć łatwo sobie przeczytać i zrozumieć, że nie chodzi tu o kurs sterniczy w tym rozdziale 27, tylko chodzi o historię Kościoła. Nie mamy zamiaru zatem wgłębiać się w samą tą historię. Na moim kanale jest oczywiście nagrane 27 rozdział, rozważanie przez Christiana Rosenthala. Bardzo dobrze jest to przedstawione, a także w innym nagraniu, bodajże Christian Briem też o tym mówił i jest co najmniej dwa nagrania na ten temat. Nie chcę więc wchodzić w szczegóły, ale muszę powiedzieć, że znaczące jest to, że wszyscy ludzie dotarli do brzegu, mimo że statek, czyli zewnętrzne świadectwo Kościoła, był zniszczony. Powszechne nieporozumienia, które często wynikają wokół teorii raz zbawiony, na zawsze zbawiony, a mówiąc inaczej, biblijnej nauki wiecznego bezpieczeństwa zbawionego, są wynikiem tego, że ludzie właśnie ufają bardziej temu okrętowi niż Chrystusowi. Chrystus nie zawiedzie. Jeśli wierzysz Panu Jezusowi Chrystusowi, jesteś raz na zawsze zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz Panu Jezusowi, a będziesz zbawiony.
Zaufaj Jezusowi Chrystusowi, a będziesz zbawiony. Jeśli ufasz Jezusowi Chrystusowi, że On umarł za wszystkie twoje grzechy, to jesteś już raz na zawsze zbawiony. Jeśli wierzysz Panu Jezusowi Chrystusowi, że Jego doskonała ofiara złożona została za ciebie i że Bogu wystarczy, że nic więcej od ciebie nie chce, bo doskonałą ofiarę za ciebie złożył Chrystus, to jesteś zbawiony. Jeśli wierzysz w Pana Jezusa Chrystusa jako twojego osobistego Zbawiciela, który osobiście za ciebie, za twoje grzechy umarł, za wszystkie przeszłe, teraźniejsze i przyszłe, to jesteś zbawiony. Więc raduj się tym faktem.